Mamy Aleję Gwiazd Polskiej Piosenki, od lat cieszy się sporym powodzeniem, ale 2 lata temu rozpoczęliśmy szlak opolskich murali. Bardzo ciepło przyjęty, najpierw prezentujący Annę Jantar, co odbiło się szerokim echem w całym kraju. A w zeszłym roku Krzysztof Krawczyk, który ma swój mural blisko ulicy Krakowskiej. Ta informacja w ogóle pobiła serwisy informacyjne w całej Polsce, a przy okazji sprowadziła do Opola wielu turystów, którzy dzisiaj spacerując po Krakowskiej zaglądają na to słynne podwórze, na którym jest mural Krawczyka. Chcielibyśmy kolejny mural oddać artyście opolskiemu, ale znanemu w całej Polsce, wybitnemu gitarzyście Andrzejowi Nowakowi, liderowi zespołów Teza, Złe Psy. To postać od wielu lat związana z Opolem, z dumą mówiąca o tym, że jest stąd. Wybitnie uzdolniona muzyczna i autor wielu po prostu muzycznych hitów, więc uznaliśmy, że ten trzeci mural poświęcimy właśnie jemu. Do współpracy przy tym projekcie zapraszamy znanych polskich artystów. W tym roku jest to Michał Węgrzyn, Demens, który jest muralistą, malarzem, ilustratorem. Jego pracę możemy podziwiać w galeriach i domach aukcyjnych w całej Polsce. Takim znakiem rozpoznawczym jest mural we Wrocławiu, Brama do Nadodrza. Mural będzie odsłonięty podczas festiwalu. Dokładna data zostanie podana wkrótce. Prace się już rozpoczęły, będą trwać jeszcze około, myślę, że z 2 tygodnie. Można podejść sobie do ściany przy ulicy Ściegiennego 7A. Autor cały czas pracuje na tej ścianie. Malowidło będzie pokrywać całą powierzchnię naprawdę dużego budynku. Andrzej Nowak rzeczywiście mieszkał w kilku różnych punktach miasta, ale bardzo, bardzo ciepło, mocno mówił o swoim mieszkaniu na Zaodrzu, także lokalizacja przez nas jest wybrana nieprzypadkowo. Taka ściana, żeby było ją dobrze widać, taka ściana, żeby była wystarczająco duża, żeby mural miał odpowiednią powierzchnię, no i to, żeby nawiązywało rzeczywiście do historii obecności Andrzeja Nowaka w Opolu. Chcemy, żeby te murale były w różnych dzielnicach miasta. Były teraz w centrum, chcieliśmy, żeby dotarły też na Zaodrze. W następnych latach będą to kolejne, gdzieś może dalsze lokalizacje.